Dzień dobry, kłaniam się nisko wszystkim, z tej strony Adam, na co dzień prowadzę kanał Spółerad i w 27 odcinku LEGO Harry Potter Lata 5-7 kontynuujemy grę swobodną. Ostatnio zrobiliśmy cały Zakon Feniksa, no to teraz pora na całego Księcia Półkrwi, tutaj mamy już wszystko. Stan procentowy jest 83,3, porównamy to ze stanem procentowym dzisiaj na koniec. Teraz... Boże, jak to się nazywało, ten poziom? Wiecie, coś z przerwana emerytura. O, właśnie, tak to się nazywało. Ostatnio żeśmy grali chyba jako pani Pomfrey, ale wydaje mi się, że panią Prince żeśmy też ogarnęli, panią Sprout. Wydaje mi się, że też już grałem, ale dobra, niech będzie. Zagramy sobie właśnie nią. I chyba Dragomir Despard tam jest w grze swobodnej, w puli naszych postaci. Dzień dobry. Zaczynamy zabawę z tą lokacją. To będzie długa lokacja, ale mam nadzieję, że jakoś w miarę szybko pójdzie. Oczywiście staram się rozwalać wszystko, ażeby... Sam się walnąłem? Naprawdę? Ażeby na pewno niczego nie pominąć. Tak jak z tym... krasnalkiem tutaj, właśnie. Te krasnalki trzeba wszystkie zniszczyć. Albo wejść z nimi w jakąkolwiek interakcję. Nie pamiętam dokładnie, czy na pewno zniszczyć. Okej. Z żabek nic nie ma. Robimy masakrę na tym mugolskim osiedlu. Mugolskiej wiosce. O, drugi krasnal. I co? Widmokulary się przydadzą. No to już. I tutaj czarna magia. Na wstępie. Mamy Kła, mamy Syriusza w wersji z Azkabanu. Bardzo fajny Syriusz. Mamy Rona w koszuli w paski, mamy panią Cole oczywiście, mamy Slughorna w piżamie, mamy młodego Dumbledora, mamy Harry'ego, to jest czarny płaszcz, mamy Hermione w brązowym płaszczu, mamy Dumbledora przeklętego, mamy starego Grindelwalda. Który nawet przypomina swój filmowy odpowiednik. I proszę bardzo. Nie dość, że trzeci krasnal, to jeszcze widmokulary. Ja już się, jak widzicie, w ogóle nie przejmuję tymi pieniędzmi. A, no i tutaj mamy 3 sztony postaci do odblokowania. O, proszę, i możemy obciąć te... LEGO kawałki żywopłotu. I mamy co? Fragment herbu. Super. To idziemy dalej. Coś jeszcze tutaj będzie w tej skrzyni? Nie. To kto tu jeszcze może coś naprawiać? Dragomir Despard. Uwielbiam go. Antonin Dołohow. Też ma czarną magię. Harry w piżamie. Arthur Weasley oczywiście może naprawiać rzeczy. Nie ma szybkiej naprawy? W bonusach? Zaraz, zaraz, bo mi się to nie wydaje. Szybkie wszystko. Chwila, moment. No faktycznie nie ma. Ja jeszcze muszę kupić te bonusy, bo ja ich nie kupiłem. I co, naprawiasz to, bo... Okej. Pytanie moje jest takie... Co on zmienia? On kosi, dobra. To niech kosi tę trawkę. Musimy wszystko skosić.
Dobra, 1 na 5. No już, już cię miałem. Musisz się zatrzymać tutaj, kolego. No. 2 na 5. Doskonale. Tutaj 3. Dobra, nie widziałem nawet dobrze, ale się udało. Cztery. I co? Zbieram? Halo? Nie wierzę. Jeszcze raz od góry podjedźmy. Aj. Niedobrze, niedobrze. Nie mogę wycelować. Kurde! Co za szajs. Powoli. Dobra, mamy to. A, to było straszne. Znajdźmy panią Kol. Kolejny krasnal. 4 z 5. Uwielbiam te ich przewroty, jak robią. Mogą jeszcze taki atak w powietrzu robić i to wtedy wygląda jak ten podwójny skok, na przykład z Lego Batman albo z Lego Indiana Jones. A zmienimy się jeszcze raz w Profesor Sprout, bo Syriuszem to już kopałem. I kłem. Ale Profesor Sprout to jeszcze chyba nie. Ale mogę się mylić. Oj, torebka Hermiony nam się tu przyda. Doskonale. Powiedz, że masz następnego karzełka. Nie. Mamy za to szton postaci. Mleczarz. No, okej. Okay. Bezsensowny jest to szton postaci, ale... Czy ja się czepiam? Ja się nie czepiam. Aha, tutaj budujemy ten kociołek. A ja się pytam, czy jest tutaj coś jeszcze w tym garażu. Mistrzyni cofania. Dobra, nieważne. Przygniotłem Rona. Nie przejadę pomiędzy kociołkiem a ścianą? Nieważne, nieistotne. Jeszcze patrzę, co tu jeszcze można zebrać, ale chyba w tej lokacji to wszystko. Mamy 2 fragmenty herbu. Zmieńmy się w kogoś silnego. Kieł, okej, okay, ale jest jeszcze ktoś? Nie, jest kieł. Po prostu. I idźmy dalej. Dzień dobry. Potrzebujemy czarnej magii. Stary Grindelwald. Proszę bardzo. Straszny zegar. I co? Co z tym zegarem? Nic z tym zegarem. Pomińmy to. Strasznie dziwna sytuacja. Tu jest jeszcze czarna magia. I nowa lokacja. Łazienka, w której siedzi Dumbledore. Słodko. Zrobiliśmy kaczuszce kąpiel. Przebijmy te bąbelki. Naprawiamy toaletę. Pomogłem. Dumbledore przeklęty. No, a widzicie, a jest dostępny do grania normalnie w tym poziomie. Dobra, mamy użyć Aguamenti, żeby napełnić
kabinę prysznicową. Dobra, 3 na 4, doskonale. Teraz pytanie za milion punktów, co zrobić z tym zegarem? Chciałbym wiedzieć. Czy on po prostu tak o sobie jest? No dobra, to przejdźmy ten poziom, te lokacje, naprawmy ten dom. Ale nic mi nie przychodzi do głowy, co mogę zrobić z tym zegarem. Denerwuje mnie to trochę. Ale trudno. Idziemy do następnej lokacji, czyli do magicznych dowcipów Weasleyów, tak? Tak. I tutaj też się przyda cała masa rzeczy, między innymi widmokulary, do których nie mieliśmy dostępu wcześniej. Mam rację, że nie mieliśmy dostępu? Mam rację, tam w ogóle... I co? I co ja tutaj mam? Czy coś się zmieniło w ogóle? Jezu, pamiętacie jaki tu miałem problem, żeby pasek zdobyć? Poezja. No to idziemy. I tak, czarną magią mogę tutaj i tutaj operować. Ale co to oznacza dla mnie, jak to nic nie zmienia? Chyba to, że mogę tu przejść. Dobrze, że Dragomir Despar może używać butów dla Weasleyów. I teleportacja. Mamy ucznia w niebezpieczeństwie. Musimy go przeciąć. O, i tu mamy... A jeszcze musimy go uratować. Okej. Okay. Poskładać do kupy. Totoro? Tak jakby. Wejdźmy tu. Nic się nie dzieje. Dobra, kwestię herbu mamy z głowy. Teraz ostatni szton postaci, którego chyba nie zdobędę. Który był chyba jakoś związany właśnie z tamtym zegarem, nie? Chyba koniec, chyba nie znajdziemy tego sztonu postaci. No nic, to wychodźmy, skończmy ten poziom i ja wracam do poprzednich lokacji jeszcze raz. Tylko pomińmy tego nieszczęsnego drakona. No, mamy mleczarza. Mamy Dumbledora przeklętego. I nie mamy następnej postaci. Denerwuje mnie to straszliwie. No, ale no, mamy dwa nowe złote klocki, nie? Przynajmniej tyle. Wracamy na ulicę Pokątną. Chyba, że miałem już jakąś postać tam. Nie miałem. No to na bank coś z tym zegarem jest związanego. Kurde, wiem, bo ja tych krasnali nie zdobyłem. No to już, lecimy. Profesor Trelawney. Po co mi tam był prawie bez głowy Nick? Nie mam pojęcia.
ale przy okazji pokażę wam, jak wygląda rozgrywka duchem. Bo jest zabawna. Dobra, tu mamy pierwsze. Po co mi profesor Sprout? Lecimy dalej, jak krasnali nie rozwaliłem, a to strasznie głupie, że ich nie rozwaliłem. Umówmy się. I tak, potrzebujemy czarnej magii. Plus thickness. On nie powinien chyba znać czarnej magii. W sensie, on był tylko marionetką, ale no, dobra. Niech będzie. W ogóle nie powinien być taki dowalony z tym Avada Kedavra i ze wszystkim. Takie to dziwne jest moim zdaniem, ale okej. Z tego wyjdzie krasnal, nie? Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. Może niepotrzebnie to robię. Nie, z tego by wyszło... Z tego by wyszedł ten fragment herbu. Okej. Dobra, już widzę krasnala numer 3. Tak, 3 na 5. Doskonale. Wykopmy. No właśnie, Luna z głową lwa może ryczeć? Aha, ona teraz jest ta gwiazdka, więc ten tryb, więc ona nie ma tej głowy lwa. Ale ona generalnie może ryczeć zamiast atakować. Strasznie głupie. No jest krwawy baron, duchy jak się zaatakuje, to robią coś takiego, nie? I skaczą w ogóle tak. A poza tym to nic nie potrafią, bo chyba nie potrafią nic rozwalać nawet. No nie, więc są, duchy są bezużyteczne w tej grze. Jakaś postać... Aha, Pius Thickness jest z... Pani Cole. Pius Thickness jest z czarną magią, chciałem powiedzieć. 4 na 5. Gdzie jest piąty? Szybko. Nie zamierzam się tu jakoś super długo bawić. Ron? Naprawdę, Ron? Naprawdę? Gdzie ty byłeś? Tragedia, chłopie. I co, on jest tutaj? W domku? Czy gdzieś? To znaczy się w garażu? Nie. Ale 4 na 5 już mamy. A wykopmy tu. Nie pamiętam, co to było. Hermiona? Nie, i to był... Okej. To był fragment herbu. Tak, pamiętam. Okej, to lecimy dalej. Musimy się cofnąć troszeczkę. Gdzieś tutaj na bank jest krasnal, tylko ja nie pamiętam gdzie. Ale na bank jest. Tylko muszę go znaleźć. No i gdzie on jest? Poważnie. Gdzieś tu? Ja nie pamiętam tej lokalizacji, a przecież ostatnio chyba tego na dachu nie ustrzeliłem, tylko pozostałe 4. O, tu jest, dobra. I mamy Slughorn w piżamie, faktycznie. Że też ja zapomniałem o tych krasnalach, dobra. Oczywiście save and exit i lecimy dalej. 3 miliardy. Kiedyś w starych grach LEGO 4 miliardy to był limit, ale nie w tej. Idziemy kupić te postacie standardowo. Do Madame Malkin. I proszę bardzo, tu mamy Dumbledora, przeklętego za milion. Tu mamy Slughorna w piżamie za 10 tysięcy i jeszcze mieliśmy mleczarza na samym dole.
Doskonale. Mamy was wszystkich. Dobra, idziemy jeszcze kupić te czerwone klocki do końca, ale i nie będę ich używał w sumie, bo nie potrzebuję, chyba że jakieś mi się rzucą w oczy. Czyli te marchewkowe różdżki są bez sensu, wykrywacz to brzydzę się. Znaczy jakby używacie to spoko, to nic do tego nie mam. Każdy niech sobie tam gra jak chce, ale ja nie używam. I koniec, mamy wszystkie czerwone klocki kupione. Brniemy dalej. Brniemy dalej, idziemy na drugi poziom. Na poziom słuszna porcja. I tutaj też 3 sztony postaci. I do tego Charity Barbage. Czyli gość honorowy w dworze Malfoyów. Nauczycielka mugoloznawstwa. Miłośniczka Mugoli. Okej, okay, Aguamenti na kominku. I nic to nie dało, nic to nie zmieniło. Ale tam jest następny kominek, może to coś zmieni. I proszę bardzo, mamy Cormaca w garniturze. Piękna sprawa. Idziemy dalej. O, profesor Barbicz umie rzucać Patronusa. Ja już przy okazji tutaj porobię fabułkę. A to chyba akurat nie jest fabułka, tylko znajdźka, którą zdobyłem wcześniej. A, ty kaczkę chcesz. O, pamiętam to. Dobra. Mamy tak, Harego w swojej podstawowej formie. Grubego mnicha też mamy. To on się niczym nie różni od krwawego barona poza designem. Profesor Flitwick. I Snape w bieliźnie, nie umie rzucać czarnej magii. Zapomniałem, że on jest bezużyteczny. Scabior jest z kolei zbyt wielkim kozakiem. Uważam. I nowa lokacja. A w niej Madame Rozmerta. Też nie występująca w filmie w 6 części, a dosyć ważna dla fabuły, jakby się tak zastanowić. I deluminator jest tutaj potrzebny. A, i tutaj akurat wszystko jest blisko. No to proszę bardzo. I co? Torebka Hermiony? Mamy już 2 sztony postaci. I kolejna część herbu. Świetnie. Teraz tę kaczuszkę zanieśmy tamtemu czarodziejowi kąpiącemu się na obrazie. I to będzie wszystko. Tak sądzę. Tak, kranik nam wyrzucił. Tu Madame Rozmerta, dzień dobry. Okej, okay, ale jeszcze mnie ciekawi, co ja mogę zrobić tutaj. A, dobra. Tam jest przecież to brakujące piwko. A ja po prostu się upewniam, że zdobyłem wszystko wcześniej. Stąd ten mój... ta moja zwiecha. Okej? No. Tak już myślałem, że miałem to zrobione wcześniej. Dobra, i gabinet Slughorna, wersja pierwsza. Czy tu trzeba było zrobić eliksir siły? Nie. Trzeba było pomóc Slughornowi w sprzątaniu, chyba. Z tego co pamiętam. Więc nic się nie stanie, jeśli ja tego użyję. Chyba.
Mam rację? A może jednak? Nie, jednak nie. Wszystko jest dobrze. To teraz trzeba po prostu przejść tę lokację, ukończyć ją. Posprzątać, po prostu. Ten Snape w bieliźnie to jest mistrzostwo świata. Czy jest tu coś dla czarnej magii? Stół wyczyszczony. Koniec. Lokacja skończona. Teraz pora na ostatnią część lokacji. Tutaj torebka Hermiony się przyda na wstępie. Już myślałem, że Luna w sukni też nic nie potrafi. Gdzie to zanieść? Doskonałe pytanie. Aha, tam. Dobra, tu jest uczeń w niebezpieczeństwie. Mogę coś zrobić, żeby cię uratować? Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Herb mamy cały. Teraz... W sumie to po kolei prawie, że... Tak, gargulec się uratuje. Mam rację? Tak. Jak ty się tam znalazłeś, chłopie? Świetnie. 535 milionów mamy. To jest gruba sprawa. O, widmo okulary. Doskonale. I co my tu mamy? Czarodzieju, rzuć mi szton. To jest Harry? Jakaś wersja Harry'ego? Patrzcie. Super, rzadko się zdarza. Harry, gwiazdka. Doskonale. Możemy wyjść z tego poziomu, bo już mamy wszystko. Zapisz i wyjdź. I proszę bardzo, to będzie... satysfakcjonujące. Mamy Cormaca w garniturze. Mamy Madame Rozmertę. I mamy Harry'ego na gwiazdkę. Dalej 3 miliardy. Nie posunęliśmy się dalej. Klocuszki dwa nowe. Wow, tylko 26 nam już ich zostało. Nam już ich zostało. W całej grze. I będzie koniec. Kurde, nawet nie wiedziałem, na czym jestem przez chwilę. Dobra, teraz Harry. Harry święta. I gdzie jest jeszcze jeden? Aha, Madame Rozmerta jest tutaj. Mam straszną chrypę. Nagrywałem przed chwilą, zanim zacząłem to nagrywać, strasznie trudny moment w Star Wars Jedi Survivor i po prostu tyle mi to zajęło. Polecam wam tę serię serdecznie i tę grę. Dobra, tylko jeden szton postaci, więc spoko. Zagrajmy sobie tym Harrym gwiazdkowym. Jakoś tak mam ochotę go wypróbować. Ten wariant Harry'ego. Dobra, czy tutaj w ogóle coś... Aha, przede wszystkim to my niewiele zrobimy, jako... czarodziej nieznający czarnej magii. O,
matko, jaki straszny śmierciożerca tutaj nam wyskoczył. Dobra, mamy herb Slytherinu. Teraz Aguamenti. Ale wydaje mi się, że to już wszystko było. W ogóle aktor, który grał młodego Grindelwalda w filmie, odgrywa bardzo istotną rolę w czwartym sezonie Stranger Things. A ostatnio robi rewatch i... właśnie zwróciłem na niego uwagę. Jego czas ekranowy w insygniach nie jest jakiś zabójczy, ale już w Stranger Things owszem. Jest go dużo. Podoba mi się, że tu jest pełno tych mugolskich maszyn. To jest całkiem sympatyczny detal. Dobra, niech Artur coś tu naprawi. I wyjdźmy z tej lokacji. Czas brnąć dalej. Nakarmmy tę pralkę i się stąd wynośmy. Ja muszę kolejne części tutaj naprawiać. Czemu nie ma szybkiego naprawiania? Przecież to jest tak wolne. No i nadmuchaliśmy te spodnie w końcu. To była skomplikowana przeprawa. Zaiste. Idziemy. Pomijamy to. I tak, Aguamenti pierwsze co? Czy ja miałem dostęp do Aguamenti na tym etapie? Doskonałe pytanie. Nie pamiętam. Tak, redukto. Mądry jesteś, Arturze. O, deluminator będzie potrzebny, już widać. No i wiadomo, to... trzeba będzie użyć tej... sikawki. No, roślinki potrzebują światła, prawda? I mamy Billa Weasleya wesele. Okej, okay, czyli jeszcze jeden szton postaci. Nie. To jest właśnie ten szton, którego nie mieliśmy. Czyli już żaden szton postaci nie został. Zostały tylko dwie części herbu. Doskonale. Nie no, ja musiałem mieć Aguamenti na tym etapie. Pięknie. Udało się. Dobra, wykopmy coś tutaj, bo... o, Vernon Dursley też jest very strong. Niesamowite. O, profesor Sprout. Ona się przynajmniej nie musi zmieniać w wilkołaka, tylko po prostu sobie kopie. Vernon. No, bardzo silny Vernon. Widzieliście kiedyś Vernona Dursleya w widmokularach? To już teraz widzieliście. Szybko budującego nawet. Piękna sprawa. A, i on nie może już użyć przenoszenia. Okej. Okay. Stan postaci nam wyleciał kolejny, ale już go mieliśmy wcześniej. Aguamenti. A, i wydaje mi się, że tam wśród tego zboża później jest... naprawiasz to, czy co ty robisz? Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie mogę tego naprawić.
Wydaje mi się, że tam jest do użycia klucz. Więc pani Cole jest tutaj kluczową postacią. No, ale ja wiem, że tego się nie da. A, Aguamenti tutaj, dobra, okej. Proszę bardzo. Przyda się teraz profesor Sprout. I świsto świnkę wypuszczaj. Coś miała problem, żeby tu wejść w ogóle. O, i to jest nawiązanie do chyba znajdźki z poprzedniej części. Też coś było z koszem związanego. Gnomy były z koszem związane. Znowu to naprawianie. Naprawianie to jest tragedia tutaj. Tragedia. Aha, a jak mam zrobić, żeby wycelować w to? No. Udało się. Gdzie jest? Tam jest. Artur w kardiganie. Ale ja to już naprawiałem. Tutaj niestety, ale wszystko już zrobiłem. Włącznie z uratowaniem tego ucznia w niebezpieczeństwie. No. Ale fioletowa moneta. Zawsze spoko. Wsiadamy i lecimy. Tutaj. Przy okazji śmierciożerców zgniotłem. Brniemy dalej. Po ostatni już ten. No. Po ostatnią część herbu. Albo coś pomieszałem i tu wcale nie ma. Klucza? Chyba nie trzeba, pani Cole, jednak. Coś, z czymś musiałem to pomieszać. Tak, pani Cole, tak. Gdzie jest ten Arthur Weasley nieszczęsny? Kurde, cały czas był obok. O nie, nie, nie mówcie mi, że coś muszę robić. Doskonale sobie radzisz, Arturze. Naprawdę. Zmieńmy się w tą panią Sprout. To jednak coś było z tym kluczem. Tak sądzę. Tak, tam jest, tam widać nawet. Dobra, potrzebujemy siły Vernona. I teraz gdzie? Teraz potrzebujemy wykopać coś. To był sztan postaci, prawda? Chyba tak. A, marchewki musimy zebrać, patrzcie. Jak zbierzemy te marchewki, to co? Zaraz zobaczymy. No i zebrałem marchewki.
nic się nie zmieniło. Poza faktem, że no mogłem zebrać te marchewki. Dobra, nieistotne. Fajnie, że śmierciożercy też mają te czapeczki. Okej, wykopmy tutaj. Świetnie, wracamy się. Nie kończymy jeszcze poziomu. No, długo się musiałem naczekać. Jeszcze to Lumosem potraktujmy. I pani Cole jest tutaj. I mamy ostatnią część herbu. Wychodzimy. Super. Bill Weasley podczas swojego wesela odblokowany. Mamy 4 miliardy oficjalnie i jesteśmy w połowie księcia półkrwi. Więc odblokujmy naszego kochanego Billa. Tam jest zresztą już dostępny. I co? A on ma jakąś inną wersję? Patrzcie, on w sumie nie ma innej wersji. Bill Weasley wesele. Tak jakby, nie? Dziwna akcja. No dobra, to teraz lecimy do poziomu Miłość nie zna litości. I tutaj już chyba wszyscy są. Profesor Grubbly Plank jeszcze. To ona w ogóle się nie pojawia w tych filmach. To jest już wymysł książkowy. Tylko. I tu liczę na serial, nie? Ponownie. Czy ja mam zbudować eliksir siły? Znaczy się uważać? Jest takie niebezpieczeństwo, prawda? Nie. Bellatrix Lestrange. Dziwne, że nie jest super silna. Kawał baby. Kiełnie buduje, ale Snape w bieliźnie już tak. On w ogóle nic nie umie, ten Snape w bieliźnie. To jest jedna z gorszych postaci. Pani Cole! Okej, profesor Slughorn. Świetnie. To co, czas ten eliksir uważyć. W takim razie, bo dwie znajdźki już tutaj żeśmy odblokowali. Ron pomaga Ronowi wyleczyć się z eliksiru miłosnego. O, i tu można coś wykopać. Tu się przyda kieł. I mamy Ginny Weasley w jej podstawowej formie. Jeszcze jeden fragment nut. Snape w gaciach grający na fortepianie. Widzieliście to? Już widziałem oficjalnie wszystko. Dobra. Lokacja rozwija się dalej. Ale my już tu wszystko odkryliśmy. Chyba, nie? Tak mi się wydaje, tak sądzę. A, tak, 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 dobra. A te widmokulary? One nam coś jeszcze dadzą? Już pamiętam ten klucz.
to było zdjęcie Lili? Dobra. Koniec lokacji? Tak. Oficjalnie koniec lokacji. Teraz walka z Malfoyem. Nie. No dobra, najpierw trzeba to przeżyć. Nie lubię tego, ale okej. Okay. Snape w gaciach pojedynkujący się z Malfoyem. Może warto to zobaczyć? Takie rzeczy tylko w tej grze. Tylko, że on się nie nadaje do pojedynków. Przecież on ma tak mało zaklęć, że to jest jakiś dramat. Świetnie. Zajmijmy się tutaj teraz resztą znajdziek. Mimo, że to jeszcze nie jest ostatni etap tego poziomu, więc nie musimy się aż tak super stresować. Jest to dopiero druga z trzech lokacji. O, proszę bardzo. Czarna magia, poproszę. No, nic mi to nie dało. Okej, to idziemy dalej. Co, on coś tutaj czyści? Wiem, czy co tu się dzieje? Aha, muszę poskakać sobie. Zebrać te monety. No to już. Coś poza tym? A jak wskoczę tutaj? Nic? No to nic. To idziemy dalej. Uczymy się bezpieczeństwie? Tak. Ronadzie, załatw sprawę światła. Niewidzialna ściana, bezsensowna. O, aguamenty jeszcze mogę tutaj rzucić. Mam nadzieję, że to coś da, bo wygląda to na długą znajdźkę. Tak, 1 na 3. 2 na 3. Przypominam, jeszcze jeden szton postaci do końca. Nie, mamy fioletową monetę. Świetnie. I tutaj mamy deluminator. O, i to jest koniec. Draco w garniturze. Mamy wszystkie sztony. Myślę, że możemy stąd iść powoli. Ron, gdzie ty polazłeś? Chodź tu. Przecież to nie miało sensu. Co on zrobił? Chłopie, coś ty zrobił. Dobra. Proszę bardzo, proszę wypuścić. Ron, wypuść świstoświnkę. Teraz woda. Szara dama mi tym razem towarzyszy. Mogę teraz
do toalety. Mogę tam wskoczyć? Nie mogę. Dobra, pojedynek z Malfoyem. Weźmiemy sobie Ginny. Okej. Dalej, Aguamenti. I pewnie jakieś redukto. Dokładnie. Koniec. Następna lokacja, poproszę. I tutaj mamy torebkę Hermiony na wstępie. Brakuje nam ilu? Dwóch. Hermiona w ministerstwie. Proszę bardzo. Tutaj mamy wypchanego górskiego trolla z pierwszej części. Coś ta choinka nam dała? Przepraszam. Niespecjalnie. Chyba niezbyt. Schodki robimy. Aha, mogę zebrać. Dobra, to nie ma sensu. Idziemy dalej. Myślałem, że coś ta choinka może nam dać. A nie może. Zmieńmy się w super silną postać. Kieł. Profesor Grabliplank nie ma żadnych umiejętności. To od razu jest warte odnotowania. Okej. I tutaj mamy też coś dla Weasleyów, ale to zaraz. Najpierw czarna magia. Grindelwaldzie. Czy tutaj naprawdę te znajdźki mnie tak trolują i tu się nic nie da zrobić? Widzieliście to? Ale przyda się coś dla Weasleya Artura w podartym garniturze. Super. Jedna na trzy, cokolwiek to oznacza, jest naprawiona, tak? Dobra. Idziemy dalej. Idziemy wyżej. Strącamy i akurat Arturem możemy to zrobić. I stworzymy kieszonkowe bagno, tak? Dziękuję. I tutaj też czarna magia. Dobra, to jeszcze jeden został. Dwa na trzy. Jeszcze jedna taka gablotka. Tam jest nawet, już ją widzę. Arturze w podartym garniturze. Hehehe. Matko, czy to alarm samochodowy się włączył za oknem, czy karetka jedzie? Bo nie słyszę do końca w różnicy w słuchawkach, ale mam nadzieję, że wy w ogóle nic nie słyszycie w mikrofonie. Trzy na trzy. Jakbyście mogli mi to otworzyć. No. Koniec. Mamy wszystko, nie? W tym poziomie. Tak. Wracamy do dziurawego kotła. Mamy godło, znaczy herb cały. Mamy profesora Slughorna. Mamy Ginny. I mamy drakona w garniturze. Piękne. Uczeń w niebezpieczeństwie.
I zostały nam 23 złote klocki. Przecież to jest niepojęte, jak dobrze nam idzie. Chodźmy jeszcze kupić te postacie. 3 raptem. Czyli mamy Ginny, Weasley w swojej normalnej postaci. Mamy profesora Slughorna standardowego i Draco w swetrze. I Draco w garniturze. Draco w swetrze mieliśmy wcześniej. Okej. Okay. Zostały nam 2 poziomy. Już się trochę męczę, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że szybko pójdzie. Po prostu. I tutaj jeden szton postaci tylko. Jeden. Zapamiętajmy to. To tak, profesor Grubbly Plank za nami. Argus Filch, on się akurat nie przyda nam do niczego, ale pograjmy nim, niech będzie. Zawsze to jakieś urozmaicenie, prawda? O, teraz takie ciężkie krople deszczu spadają, to pewnie też to słyszycie. O, Argus Filch nie ma nic, poza tym, że zamiast wykonywać te durne fikołki, to bije lampką. I ma to nawet jakiś sens, nie? Moim zdaniem powinien jeszcze móc zapalać tę lampkę i odganiać diabelskie sidła tym, ale twórcy o tym nie pomyśleli, a miałoby to sens. To nawet byłaby przydatna umiejętność jakaś, nie? No, ale niestety. Nie można mieć wszystkiego, a czasem nie można mieć niczego. To idziemy tutaj. Spryskajmy te roślinki śmiercionośnym czymś i chodźmy do środka. Oj, zapomniałem, że tu jest taka scenka z tentakulą, no ale to i tak musielibyśmy ją zrobić w całości. To znaczy zniszczyć tentakulę, prawda? Biegniemy i rozwalmy te tentakule. Szybciutko. No nie, już się zamknęła? Bez sensu. No, teraz się otworzyła. Jeszcze raz. Dawać mi ją. Jeszcze tutaj będzie też tentakula. Rozwalimy te tentakule i już będzie przy okazji. No! Daj się dokładnie pokonać. Dobra. No i teraz już powinna być otwarta całkiem. Co nie? Doskonale. Otworzyła nam się droga do kolejnej lokacji, ale my z niej na razie nie korzystamy. O, torebka Hermiony, to nam się przyda akurat. Jakbym mógł tu... Dziękuję. Liściu. Miałem problem. Okej, a do czego służy to? To rozwalić, bo oczywiście nie zaznam spokoju. Idziemy. Co mam z tym zrobić? Te roślinki? Coś mam... Coś z nimi? Nic? Dobra, nieważne, póki co. Idziemy tutaj. Pani Cole. O, Bellatrix z Azkabanu. Przez chwilę mieliśmy. Pani Cole. Mamy kolejną część herbu. Cztery na pięć. Doskonale.
I tutaj co? A, i tutaj była część herbu zapewne. No dobra, czy ja muszę coś robić z tym pojazdem? Bo tak nie do końca rozumiem. Czemu on się tutaj pojawił? Może nie muszę rozumieć. Idziemy. Jeszcze najwyżej wrócę do tej lokacji, bo jest to możliwe. Tutaj jakąś dziwną, jakiś dziwny przyrząd wycinamy. Czarna magia. Bellatrix z Azkabanu. I Hermiona. W swojej zwykłej formie. I co tu się dzieje? Ostatni już szton postaci, Hagrid. Okej. Więc potrzebujemy jeszcze tylko dwóch części herbu i ucznia w niebezpieczeństwie. Więc już widzę potencjalne miejsce, żeby to wszystko znaleźć. 1/3. Okej. Tam będzie 2/3 i jeszcze coś dla Weasleyów mamy. 2/3. Proszę bardzo. Kieszonkowe bagno. I ktoś, kto umie kopać, czyli w tym przypadku kieł. A, ale kieł był w fabule. Ja o tym zapomniałem. Uczeń w niebezpieczeństwie. No doskonale, dobra. Do tego, to olewamy. Idziemy dalej. Bellatrix z Azkabanu. Jeszcze raz. I tutaj jeszcze raz kieł. Stracha na wróble zbudowaliśmy. I teraz mamy wszystko. Moi drodzy, skończyliśmy ten poziom. Bardzo szybciutko. Okej. Elegancko. Jeszcze tylko uczeń w niebezpieczeństwie. Kolejne dwa klocki do kolekcji. I dobra, możemy kupić te postacie. Teraz akurat będzie mało do kupienia. Raptem jedna postać, tak? Gdzie jest ten biedny Hagrid? O, tam jest Hagrid. Ja nie wiem, czy on w poprzedniej grze się zaliczał też tutaj do nauczycieli, ale chyba tak, bo to nauczyciele i personel Hogwartu. Ruszamy na ostatni poziom Księcia Półkrwi, czyli Horcrux i Dłoń. Freeplay. I tutaj zagramy sobie Godrykiem Gryffindorem, bo dlaczego nie? Panie Gryffindorze, poprowadź nas przez ciemność jaskini. O, akurat się przyda czarna magia, więc panu Godrykowi podziękujemy, ale starego Grindelwalda chętnie przywitamy. I mamy szton postaci profesor Dumbledore. W poziomie, który akurat kończy jego karierę dyrektorską. Mamy też miejsce na torebkę Hermiony. Więc tak zupełnie przy okazji poproszę Hermionę. Rita Skeeter, ona jest animagiem w ogóle. Jaki fajny detal i ona się zmienia w żuka. Jest to bardzo sympatyczny detal, mimo że Rita nie pojawia się w filmie, to i tak bardzo szanuję ten detal, naprawdę. Tak, Rita Skeeter była animagiem i potrafiła zmieniać się w żuka, jest to ujawnione w Czarze Ognia pod koniec i tak zdobywała wszystkie informacje wrażliwe, które
umieszczała w proroku codziennym? Ale ten wątek jest kompletnie w filmie pominięty. No bo po co o czymś wspominać w filmie, prawda? Brniemy dalej. Przed nami jeszcze daleka droga do sukcesu na tym poziomie. To był pierwszy odcinek, w którym zaczął mi się desynchronizować dźwięk z obrazem. Nie umiem tego błędu naprawić od bardzo dawna. Czasem po prostu przemontowuję to w programie. Ale no... nie wiem, czemu się tak zaczęło robić. Potrzebuję teraz postaci mówiącej językiem węży. Niebieski, zielony, żółty, czerwony. Dobrze, że powiedziałem na głos, bo inaczej bym nie zapamiętał. A, schodki mamy tu porobione. Fajnie. Ale... aha, teraz muszę to ułożyć po prostu. Okej, myślałem, że to koniec lokacji. A tu się okazuje, że nie. Koniecznie. No to wchodzimy. Horcrux i dłoń. Zaczynamy zabawę w tej wspaniałej lokacji. Bardzo lubię ten poziom. Jest taki klimatyczny i ciężki i właśnie zginąłem. Doskonale. A, i tu potrzebujemy super siły na przykład. Vernon Dursley w jaskini z Horcruxem sobie z tym poradzi. I mamy kolejną część herbu. Przedostatnią. Już. Tu mamy język węży Laharego. Cztery na pięć, ale mi się wydaje, że ja wszystkie zdobyłem. Tak. Już wcześniej. Dobra. Zielony, żółty, niebieski i czerwony. Doskonale. Teraz musimy tylko przeżyć tę kombinację. Dwóch takich samych charych mamy. Kurde, nie patrzyłem. Naprawdę nie patrzyłem. Patrzyłem się w mój mikrofon, patrzyłem, czy jest dobrze ułożony. Żółty, zielony. Niebieski, czerwony, żółty. Świetnie. I jeszcze zielony, żółty, czerwony, niebieski. Zielony, żółty, czerwony, niebieski. Mamy to. Wskakujemy do łódeczki. Brniemy dalej. Przyda nam się czarna magia. Stary Grindelwald. 1 na 3. To ciekawe. Okej, tam mamy drugi. Się nam później odblokuje. Głaz. I gdzieś tu powinien być trzeci. Uważam. A, tam. No dobra, one się będą później odblokowywać. Generalnie. No. Właśnie odblokowaliśmy.
Idziemy dalej. On takie dźwięki wydaje jak... walczący Japończycy. Oni robią takie... Hoj! Grindelwald wydaje taki dźwięk. Słyszycie? Bardzo to jest ciekawe. Dobra, i ostatnia ścianka odblokowana. Nie to. 3 na 3 i mamy Toma Riddla w sierocińcu. Proszę bardzo, mały Voldemort. Nie pamiętałem w ogóle, że ta postać się pojawia. A jak widzicie, się pojawia. Dobra, i teraz co? Trzeba się napić parę razy. Mam nadzieję, że to działa. O matko, trzeba być przeklętym Dumbledorem, żeby się napić. Okej. Wow! Te mają też! No nie, teraz mnie ciągną. Co ciekawe, przez chwilę zadziałało Lumos. No nie, to tak długo trwa. Matko, jaka straszna śmierć to była. Dobra. Trzeba być przeklętym Dumbledorem, żeby sobie z nimi radzić. No ale weź, kurde, rzucaj te zaklęcia normalnie, a nie... tak idiotycznie. Przecież miałem redukto założone, a ty po prostu rzucasz jakieś immobilus. To jest ten jeden poziom w grze, kiedy się trzeba postarać, naprawdę. Żeby nas te Inferiusy nie dopadły. Okej, okay, następna lokacja. Dumbledore, co ty tu robisz? Przecież ty już nie żyjesz. Dobra, co my tu mamy? Jak możemy się przydać? Dobra, mamy jeszcze ucznia w niebezpieczeństwie do uratowania. To jest w ogóle kosmiczne. To się nie może udać. Możesz użyć Lumos? O, potrzebujemy deluminatora, patrzcie. Teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. No to już, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Ron? Tam będzie uczeń w niebezpieczeństwie. Już tak coś mi świta w głowie. O, proszę bardzo. To na bank wypuścił ucznia w tym momencie. Taka typowa znajdźka pod ucznia w niebezpieczeństwie. A jednak nie, jednak herb. Dobra, uciekajcie. A gdzie jest ten uczeń? To jest pytanie. A muza z czary ognia. Po co? Po co z czary ognia? Dlaczego z czary ognia? Szukam jeszcze, gdzie można cokolwiek rzucić. W tym miejscu. Nic nie przychodzi do głowy. Ale otworzyliśmy sobie drogę. Powoli otwieramy, znaczy się. Dobra. I tutaj niby walka ze Snape'em. A tutaj jeszcze... Wow, ten uczeń w niebezpieczeństwie, on był do załatwienia. On był do uratowania wcześniej. Okej. Okay. Jeszcze potrzebuje... być Quem.
A, albo Vernonem Dursleyem też. I mamy Hagrida na weselu. To przepraszam, gdzie... Aha, to mamy wszystko, znaczy się. Dobra. Myślałem, już chciałem robić awanturę, że nie zdobyłem wszystkich tych sztonów postaci, czy tam części herbu, o to mi chodziło. Mamy profesora Dumbledora, mamy Toma Riddla z sierocińca i mamy Hagrida na weselu. Jesteśmy na dobrej drodze do 5 miliarda. Kolejny uczeń w niebezpieczeństwie uratowany. 180 na 200, 181 na 200 klocków złotych, także pięknie. Idziemy do Madame Malkin. Jeszcze jak mnie ta uczennica przepuści, to już by było super. I mamy tak. Profesor Dumbledore w wersji podstawowej, Hagrid na weselu i Tom Riddle sierociniec, 2 miliony aż kosztuje. Nie wiedzieć dlaczego w ogóle. Fatalne. Słuchajcie, i to jest koniec odcinka. Patrzcie, mamy 90,8%, 7 uczniów w niebezpieczeństwie nam zostało i 27 sztonów postaci do zaliczenia. Patrzę tylko, czy na pewno mamy wszystko. I wydaje mi się, że tak. Chodźmy jeszcze teraz do insygnium śmierci i zobaczmy. Tutaj 3, tutaj 5, tutaj 8, 9, 11 i 14. Dodatkowo 17, 20, 22, 24, 27. Tak, dokładnie tylu nam brakuje, nie? Sztonów postaci, dokładnie. I jeszcze 7 uczniów w niebezpieczeństwie i to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery i tu powinno być trzech. Raz, dwa, trzy. Zgadza się. Jeszcze chodźmy na górę. Pokażę wam, jak się prezentuje nasza budowla, którą zbieramy i którą zbudujemy sobie w ostatnim odcinku jako nasz wielki, znajdźkowy triumf. Jesteśmy coraz bliżej. A tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Widzimy się w odcinku 28, w którym to zrobimy sobie insygnia śmierci, część pierwszą. Już postanowiłem, że nie będę robił insygniów śmierci naraz. Niech będzie to podzielone, tak jak filmy. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.